Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w Disciples 2 i w kampanii Górskich Klanów. Misja siódma, już ostatnia, pod tytułem Widmo Ragnarok. A tym widmem Ragnarok jest właśnie ten hotdog, smok o trzech głowach. No i cóż, 15. tura. Nasz czcigodny pan Dagarik ma już całkiem fajną armię. Skalny Olbrzym ma już dość blisko do poziomu. Ale z tego co pamiętam, to nie mam nic. Nawet szczytu górskiego, który już właśnie postawię. A później trzeba będzie na góry lodowe zarobić. Tu jest jeden barbarzyńca tylko. To sobie w niego wejdę, tylko najpierw wziąłbym sobie tak, wszedł do miasta, żeby oszczędzić punkt ruchu jeden. Mogłem też zdjąć buty, to też byłaby jakaś oszczędność zawsze. Czy ja cię porobię w jedną turę? No, jak wszystko trafi, to na pewno. Przede wszystkim ty. Być może nawet nie dostanę, jeśli ty trafisz. Sam siebie ochronisz przed obrażeniami bardzo ładnie. To jest to. Odpowiedzialność za siebie, panie weteranie, trafiłeś, więc bardzo dobrze. Tutaj dość groźna grupa goblina z dwoma czempionami, z dwoma orkami. Tak lubią tym klanom narzucić tych orków nawet na tył w tej kampanii. No ta. Tylko ja nie mam żadnego złodzieja. A tutaj też bym musiał zaatakować. Złodziej by mi tu bardzo pomógł, bo on by pozatruwał to dziadostwo. Bo to jest goblin, dowódca, więc szanse na zatrucie będą wynosiły 80%. Może mieć sobie nawet, nie wiem, mógłby być goblin z tym całym hitdogiem. Jeżeli on byłby dowódcą, no to, czy goblin byłby dowódcą, no to zatrucie byłoby cały czas. Z szansą na zatrucie byłyby 80%, bo tak to powiem. Tam widzę z mana życia, za tym miasteczkiem. To mi się bardzo przyda, żeby sobie opracować jakiś czar trzeciego poziomu, na przykład jakąś nawałnicę albo walkirię. Te czary mi się mogą później przydać. O, tutaj się rozrasta ten teren nieumarłych. Nie ma się co dziwić, że oni tam pewnie mają jakieś miasto na wyższym poziomie niż to moje. Bo sama stolica to akurat by tak się bardzo nie rozrastała. Dobra, teraz ile tu mam w ogóle dochodu? 300, no to jest naprawdę już ładnie. Mimo że mam naprawdę niewielki skrawek mapy odsłonięty, to już całkiem dużo tego złota się udało zebrać. No tu jest dość mocna obrona, to raz, a po drugie to miasto nie jest aż tak ważne dla mnie, żeby je zdobywać. No może ze względu na tą manę, ale mógłbym ją przejąć po pokonaniu tych goblinów. Ale nie chcę się jakoś tam zagłębiać, może teraz. Wolałbym jednak, żeby złodziej to zrobił, ale najpierw jeszcze muszę budynek mieć. I teraz pytanie, czy w ogóle iść w ten budynek dla złodziei i to wszystko stracić, co już zarobiłem, czy jednak jeszcze poczekać lodowemu olbrzymowi, dać szansę skalnemu olbrzymowi, żeby stał się tym lodowym. Chyba jednak lepiej będzie tak zrobić. Co tutaj jest? Czempion orków. Tutaj czempion orków. Nie wiem, co ten ogre tam ma. Czy jest sam? Sam jest. Może w niego wejdę. O, tam jest czempion orków bardzo ładnie ustawiony. Tak akurat, żeby nie natknąć się na mojego weterana. Tu mi nic nie zrobiłeś. Tam jest jakiś sklepik, to nawet tym bardziej bym chciał tam się dostać. Nawet można obok przejść.
Ale ja sobie wejdę w tego czempiona, to nie jest nic groźnego. No dobrze, akurat tutaj jest sklep po drodze, to sobie sprzedam ten rubin. To będzie 250 sztuk złota warte. Teraz zarobię 300 od stolicy, więc będę miał już 910. Więc jeszcze i tak będę musiał poczekać. To jeszcze nie w tej turze, która teraz będzie, tylko jeszcze w kolejnej. Już zarobię na budynek dla mojego skalnego olbrzyma. Po tej walce z czempionem raczej poziomu nowego nie będzie oczekiwał. Więc powinienem się wyrobić z tym budynkiem dla niego. Złodziej jakiś szedł, bo słychać po krokach. O, różkarka. Nieumarłych i tam jakiś rycerz śmierci. No to chyba pomysł z czempionem orków będzie musiał odejść. Złodziej mi się tutaj wpierniczył. No cóż. Proszę pana, idź sobie tam, żeby cię tu przypadkiem nic nie zaatakowało. Ja sobie rzucę żeglugę. Tak będę musiał wejść tego czempiona, no bo złodziej mi tam zablokował przejście. Tak więc no, trzeba będzie to zrobić. Nie wiem, co oni tam mają zupełnie. No, ale nie sądzę, żeby to było takie groźne znowuż, to pewnie uciekną. Dobra, ja to przewijam te walki, bo to jest nic niewarte w ogóle, to wiadomo. Tutaj dostanie. O. Dobra. Jednak się myliłem. Jesteś bardzo, bardzo blisko poziomu. Ten eliksir też mogę sprzedać, ale to jest mało warte, tylko 4 dychy. Nie wiem, co wy macie, ale bardzo chętnie was zaatakuję. I pewnie nie macie nic takiego groźnego. Nie pamiętam, co oni mogli mieć. O proszę, Imperium składa mi ofertę przymierza, którą przyjmę, bo Imperium, z tego co pamiętam, jest w takim dość lipnym miejscu ulokowane. Nie ma tam zbyt wiele zasobów, a jeśli nawet ma, to na razie mam ich wystarczającą ilość, jeśli chodzi oczywiście o złoto. No, inne zasoby też sobie przejmę. Bardziej mi chodzi o to, żeby chociaż na razie mieć spokój jako taki, żeby nie mieć trzech przeciwników na głowie. No, jak się zajmę już nieumarłymi, którzy mi tutaj deptają po piętach, i legionami, które są gdzieś na południowym obszarze mapy, no to wtedy z Imperium sobie już będę mógł poradzić spokojnie. Może w międzyczasie jakiś czar mi zaproponują. Nawet taka siła na przykład, czy zwinność, to się bardzo przyda. O, zniknąłeś. Myślałem, że on sobie sanktuary rzucił, czy coś takiego, ten czar niewidzialności, ale oni sobie uciekli. To uciekajcie. Ja was i tak dopadnę. No, najwyraźniej nie mają nic takiego mocnego, żeby mi tutaj zagrozić. Ale ja najpierw muszę wejść sobie do sklepu. Zobaczę przy okazji, co tu jest. No, eliksiry ochrony, są eliksiry leczące, no, eliksiry kory, nawet nietykalności. No, jest całkiem sporo rzeczy, które mnie mogą zainteresować. Nawet powinny. Ten eliksir ochrony przed powietrzem 80 wart, nie 40. 40 to są warte zwoje z pierwszopoziomowymi czarami. Gdzie by żeście poszli? Chyba tam gdzieś. Ten marny złodziejek. Tym głównym dowódcą to jest ten rycerz śmierci, z tego co widzę, bo on się tutaj tak buja odważnie. No to wchodzimy w was, no. Nie ma co się tutaj zastanawiać. Jesteś cienki, jak sik pająka. Zdmuchnę cię od razu. Z przyjemnością.
Proszę, już arcydruidka chce być. Brązowy pierścień, rubin. No, 300 chociaż do przodu będę. No to by jeszcze brakuje troszkę. No to arcydruidka teraz potrzebuje budynku za 1500 aż. Dobra, to teraz tak, ta tura, kolejne 300. O, mogę się moim tym czempionem krasnoludów ruszyć, to on by tutaj to przejął. To ja już 350. Dobrze będzie to zrobić, bo gdzieś w tamtych dalszych okolicach będzie Imperium. Żeby oni przypadkiem przede mną nie przejęli tych zasobów, bo ja nie będę mógł tego zrobić. Później, jeśli oni ustawią tą swoją rozgę. Najlepiej jest ich po prostu tak strollować, że sprzymierzeniec usuwa rózgę, a my później wchodzimy, ustawiamy swoją. I oni i tak nie mogą nic zrobić, więc nie tracimy czasu na usuwanie rózgi, tylko nam sprzymierzeniec pomaga. I takie przymierze to ja rozumiem. Dobra, oni mi tutaj umieszczają szpiega, raczej mnie nie wezmą na pojedynek, bo to nie jest bund elfów. Tego gościa bym też sobie sprzątnął chętnie, ale może nie będę taki... Nie będę taki brutalny może wobec nich. To są nieumarni w końcu. Dobra, no już nie jest źle. 1140 plus te 300, co jeszcze dostanę, to jeszcze 60 będzie brakowało. No szkoda. Tu są znowu barbarzyńcy. Kurde, ja nie chcę w nic wchodzić, bo... Nie chcę wchodzić w żadne jednostki, bo ja nie chcę z tą druidką chodzić, z tym plusikiem. To może bym poszedł sobie w tą stronę i zobaczył, co tam legiony mają. Ale znając życie, zaraz się będę musiał wrócić do nieumarłych, bo im będą chcieli zaatakować tego pana różdżkarza. Także... Tak to się skończy. No braknie, braknie niestety tego złota. 60 sztuk złota, ale braknie. Nie będę mógł się rozbudować, szkoda. No po arcydruidce przyjdą kolejne budynki. Trzeba będzie wydawać. No naprawdę spore sumy tu trzeba wydawać na te budynki, niestety. Praktycznie... No i może nie... Nie cała część... Nie całość gry, ale no... Większa część gry polega na tym, żeby w miarę się wyrabiać zestawianiem kolejnych budynków. I mnie tak ominęli. No, to menda jedna parszywa. Stanąłeś mi na przejściu, a ja cię nie pokonam. Czy dobra, pokonałbym cię, ale nie będę aż tak ryzykował. Bo ty jesteś sam. Dobra, no to obejdź to, ale... Czy to jest w ogóle sens, jak... Tam jest różdżkarka, to ona mi to zaraz znowu zdejmie. Jak mnie mam, ten gościu będzie chciał mi przejąć tamto miasto. Ja bym chciał zobaczyć, co tu jest. O, legiony sobie tutaj się panoszą. Nawet jakieś miasteczko posiadają. Kurde, nie mogę sobie wziąć tej skrzynki. Dobra, to... Zdejmujemy tego cieniasa. Podobna armia jak do tamtego drugopoziomowej jednostki. No nic nie miałeś nawet. Byłeś gołodupcem. Ja się wezmę za te hordy, bo
zmarli z całą pewnością będą mieli, miały manę śmierci, którą ja bym bardzo chciał, chociażby po to, żeby móc opracować pieśń pośpiechu i ją rzucać. Dwa złoża many śmierci i mogę rzucić sobie ją co turę. Jeden raz oczywiście. No i dwa razy, no to już 150 potrzebowało, czyli już 3 złoża many śmierci, żeby wyjść na zero. No to będzie tak wyglądać tutaj trochę ganiania za tymi wszystkimi jednostkami, które mają przeciwnicy. Trzeba będzie to jakoś ogarnąć tak w miarę szybko. Skupić się na jednych chociażby na razie. A myślę, że na nieumarłych najpierw, skoro już tak ładnie ich tutaj czyszczę. To jest idealna pora, żeby ciebie zaatakować, bo tutaj akurat druidka sobie chce awansować, to wiele nie straci teraz doświadczenia. Na spokojnie możesz usuwać rózgę, dostaniesz co najwyżej jakimiś kamieniami po głowie za 30. Ale to cię nie będzie bolało. Weź, zaabsorbuj te obrażenia. Nie chcę, żeby weteran tak głupio obrywał. Mogę nawet obronę tobą wziąć w sumie. A nie rozstrzygać tego, ale dobra. Nic się nie stało. To jest do uleczenia. Ja mogę sobie opracować moc witara na pewno. Tutaj co? Himplanów bym mógł robić. No i w sumie nic więcej. To wystarczy. A się tutaj już postaram dobrać do nich. Gdzieś tutaj już musi być stolica, bo słychać. Wszystkie gawrony, wrony, kruki i inne ptaki, ptaszyska, dziwadła. Legiony mają tutaj miasto i właściwie tam żaden dowódca się nie kręci, więc obrona musi być, wcale nie musi, ale być może jest taka beznadziejna. Dobrze, że ty się odsunąłeś. O, idzie już szkarka kolejna, nie wiadomo skąd się tam w ogóle wzięła. Jakiś Nosferatu. Przydałby się jakiś gościu do czyszczenia, ale budynki po prostu są potrzebne bardzo mocno. Ustawiaj rózgę, którą zaraz ona będzie chciała usunąć. Nie chce mi się tam wracać. No, tu jest już stolica hordy. Rzuć no sobie to poruszanie po lesie. Niewielki koszt, a przynajmniej tak dużo ruchu nie będziesz tracić. Tu jest złoto kolejne. Tam jest mana śmierci, której bardzo potrzebuję. O, tam są jakieś ruiny nawet. No jest niepotrzebne. Nie zobaczyłem, co ty masz w ogóle. Mogłem cię wtedy już ustawić inaczej, ale ty masz wzmocnienie bardzo, bardzo fajne. Aha, strzelasz w niego. No to ja się bardzo cieszę. Chyba nawet go... Nie, nie zdejmiesz go od razu. Zdecydowanie nie, ale może będziesz szybszy. Strażnik kuźni. No i bardzo fajnie. Takie walki to ja lubię, bez żadnych strat. Tak można walczyć. Gwiazdę Roka przyzwę. Bo czemu nie? Niech się tu rozejrzy trochę, żeby miał jakąś orientację. Aha. No jest kolejny jakiś dziad. O, takieś miasto. A zaatakuj sobie. No nawet nie masz czego atakować, bo jest puste. Aha. Dobiorę się do tego zrujnowanego gospodarstwa, a później do tego miasta. Dzięki temu będę mógł już skutecznie sobie odpierać wpływy nieumarłych i być może nawet same moje miasta będą w stanie zagarnąć te zasoby, które tutaj posiadają nieumarli. No i oczywiście zrobimy porządek z tymi dziadami. Ty
Teraz nie o piwie, tylko o walce myśl. Zrobimy porządek z nimi. W mieście się utworzy, no trzeba będzie niestety, no stracić troszeczkę kasy. Tylko, że ono jest takim dość niepraktycznym miejscu, bo całkiem możliwe, że oni sobie pójdą w ogóle w odwrotną stronę, ci dowódcy, którzy będą tutaj się pojawiać od strony nieumarłych. Chyba, że ja wystawił tego mojego dowódcę, który będzie kosił to dziadostwo, gdzieś poza miasto. Być może puste miasto ich zwabi. Tych nieumarlaków. Pewności nie mam, ale tak mogę zrobić. No i jak już sobie dam radę z tymi dowódcami, no to nie będą robić różdżkarek żadnych. Więc być może nawet nie będę musiał tam ustawiać nic. To by było naprawdę już dobre, bo ja już bym miał po prostu tutaj spokój. Ta część mapy z nieumarłymi byłaby już tutaj przejęta. Aha, ja tu jeszcze nie mogę. Dobra, to później. To skoro tak, to zdejmij ciapcie i teraz atakuj. Być może ci się jeszcze uda tam podejść do tego drugiego pajaca. A jak nie, to jeszcze poruszanie po lesie rzucę, bo widzę, że już nie dasz rady. Na pewno. Dziękuję za eliksir odnowy. Tu już masz jedno drzewko i zostanie ci 8 punktów ruchu. Więc tu jeszcze po tych drzewkach. To nie wiem, czy nawet z tym poruszaniem się po lesie dasz radę. Dasz radę. Dobrze. Cieszy mnie to. Jest ten sam dziad. Nic nie warty. Czy nie, no ty będziesz warty, to Wiwerna w końcu jest dwupolowa jednostka, więc jakieś tam doświadczenie zawsze jest. Ponad stówkę za to skasowałem. Także to nie jest takie nic. Dobrze. To następne w kolejności będzie miasto. O, ta menda jedna. No nie, no to ja nie dam rady z nią niestety. To ja zrobię ciebie tak. Na szaro. I teraz sobie możesz próbować. Spróbuj teraz przejąć te zasoby. Bardzo proszę, spróbuj. Ja bym się uparł i zaatakował tego roka. Na jej miejscu. Zostałoby mi wtedy ruchu 6 punktów. I sobie spokojnie jeszcze podszedł i usunął rózgę. No ale to jest tylko komputer, nie jest aż tak zaawansowany w swych działaniach. To jeszcze jakiś złodziej idzie. Legionów. No się nawzajem tutaj może tłuc. Nie zdziwię się, jak jakiś czar sobie rzucą, nie umarli, bo jestem blisko ich stolicy, ale widzę, że nie są aż tak chętni do działania. Na razie tym moim różdżkarzem chyba tam będę stał, żeby chronić zasobów. Zasobów, panie Dagarik, no głuchy jesteś. No teraz już zdążyli sobie zrobić jakąś tam obronę do dupy, ale jest. Proszę, ja ciebie, co tutaj? Żadnej wiadomości nawet nie było. Okej, tu jakiś trollololo. I to nawet nie takie byle jakie trollololo. No to teraz myślę, że już zasięg miasta powinien iść w dobrą stronę. Sama stolica nie da rady tego wygenerować na tyle wpływu, że da radę ogarnąć moje dwa miasta. Teraz przewaga jest po mojej stronie, a nawet jeszcze mógłbym mieć trzecie miasto, ale to jeszcze nie teraz. Jeszcze sobie tego trolla pokonam. Mógłbym nawet jeszcze w tamte ruiny wejść. Zawsze jakieś pieniądze będą.
Oj, coś sobie tworzą tam nieumarli. O! Wieżyca zrezygnowała. Jak mi przykro. Dobra, oni wychodzą sobie teraz ze stolicy, więc już wszystkie miasta najprawdopodobniej zostały przejęte przeze mnie. Wszystkie miasta nieumarłych oczywiście. Dobra, to będzie do zrobienia już. Tobą. Strzelaj bardzo proszę, strzelaj sobie w mojego dowódcę. On sobie to będzie leczył. I teraz zobaczmy, co weteran dostanie po japie. O, nie dostaniesz po japie od jednego czempiona, być może. A może nawet się uda obronić, zobaczymy. No, no fajnie. Dobrze jest zaabsorbować tych obrażeń. No już nawet bez różnicy, co ty będziesz atakował. Możesz nawet chybić. Mnie to nie boli. To jeszcze kolejny goblin. To by się nawet przydało pozatruwać to wszystko, ale... I chyba tak zrobię. Mam pomysł. Zrobię złodzieja, będzie to truł. Później zrobię sobie tego swojego dowódcę. Podbocznego. I on ze swojej strony łaskawie... O! To arcylisze. On ze swojej strony wejdzie w tą grupę. No sobie to zestrzeli bez problemu. Na pewno da radę to zrobić. Ja ich tam doszczętnie po prostu powytruwam i on sobie nowy poziom zgarnie. No dobra, musicie stać. Ale ja bardzo potrzebuję kaplicy przodków. Być może jeszcze... No właśnie. Już jest naprawdę niedaleko tego poziomu. Poczekam te dwie tury, zdobędę pieniądze na budynek dla czempiona, co mówię, dla weterana, żeby się stał czcigodnym wojownikiem. No i później to już będzie wydatek bardzo duży, bo 3000 na mistrza runów i 2250 na syna Czemiry. To już będzie dużo. Ponad 5000. Trzeba będzie klepać te wszystkie ruiny, te wszystkie skarby, przetrzepać, posprzedawać, żeby naprawdę jakoś to równomiernie szło, żebym nie musiał czekać na poziomy. Tu widzę, jakieś legiony sobie chodzą. Generalnie nic się nie dzieje groźnego. Jest git. O! Nieumarli walczą. To nawet potrafią. Mogła zebrać ten skarb, nie wiem czemu nie zebrała. Jest prosta walka, o ile trafi. To jest dużo doświadczenia za czerwonego smoka, ale to też trudno będzie zrobić. Dobra, wchodzę w to. Zrobię tą walkę w razie czego, bo tutaj mogą się różne złe rzeczy zdarzyć. Tu masz 89%, więc raczej nie chybisz. I to nie jest też bunt elfów, bo w buncie elfów nawet mając 100% szans trafienia obszarowym bohaterem, no to zdarzają się chybienia i to nawet dość często. Myślałem, że to będzie warte dużo więcej. Stówka za takie jednostki? Śmiech na sali. Dobra, ty tutaj dalej kontynuuj swoją jakże ważną misję. No, ty to musisz dobrze pozatruwać, to naprawdę doszczętnie. Mam już manę życia, ale jeszcze manę śmierci potrzebuję. Dobra, następnej już turze. No, brakowało mi tylko 10 sztuk złota. Wybuduję sobie ten
tam jakiś pałac przodków. Nie pamiętam nazw budynków akurat tam. Co dobrze. W każdym razie dla czcigodnego wojownika to będzie budynek. A na samym końcu już piątopoziomowy. No akurat dla Synergy Mir to będzie dla czwarty poziom, czwartopoziomowy budynek za 250 plus 2000. Trochę zbieraniny jeszcze będzie. Dobra, już można powiedzieć, że hordy są tutaj zniszczone. Nie wiem, czemu nie zebrała tej skrzynki. Zbliżyła się do niej, więc no, chyba raczej mogła zebrać. Chyba nie mają ustawionego priorytetu na zero na ten przedmiot. O, nawet zębiaki miałaś. Proszę, jakiś... Coś jednak mieli w tej stolicy. Aha, weteran już nawet czeka tutaj. Mogłem wybudować, nie? No, ale po co? Dobra, to mam tutaj złodzieja, to akurat sobie na nim ten poziom wybiję. Dobra, to jakieś te jednostki. Krasnoludka. Miotacza. Jeszcze jednego krasnoluda. No i oczywiście budowniczego sobie Boba zrobię. A mogłem się ruszyć tym moim czempionem. Może jednak nie będę czekał, aż to się rozrośnie, tylko rzeczywiście sobie tu postawię rózgi, żeby było troszkę szybciej. Legiony się kręcą w obrębie własnego miasta. O, nawet wychodzą, dobra. No to za niedługo się i tak będę nimi zajmował, ale to w następnym odcinku, bo to już powoli się zbliżam do końca. Kolejna Lisza Królowa. No dobrze. No dobrze. Jeszcze nie mam pieniędzy na dowódcę, no to jeszcze poczekam. I nawet ich tutaj nie zachęca puste... No dobra, to nie jest puste miasto, ale wcześniej też było puste, jakoś nie chcieli do niego iść. Dobra. Jeszcze masz jakieś jednostki. Drugopoziomowe. W imię przodków! Kurde, jednak dwie tury. Chyba, że sobie poruszanie się po lesie rzucę. To wtedy już od razu ustawisz rózgę na tym złocie. I 400 już będę mógł inkasować wtedy na turę. To jest naprawdę dużo. I to mi bardzo ułatwi zbieranie kolejnych pieniędzy na budynki, które są mi bardzo potrzebne. Następne w kolejności oczywiście dla syna Jamiry, bo to on będzie szybciej. Ja zobaczę dokładnie, bo tego doświadczenia do zebrania czcigodny wojownik jakoś dużo więcej od lodowego nie ma. Być może nawet mniej. No bez jaj, że cię muszę atakować teraz. Ojejku, mi stanął tak w miejscu takim, no... Weź mi to usuń, bo przecież to... Szkoda na niego klawiatury.
Dobra, idziemy na legiony. Pracuję sobie może jakieś czary, skoro mam tyle many. Chęt klanów, lodowy filar. To się może przydać. Dobra. Możesz tylko tu, no to ustawiaj tu. A później tam. Zróbmy sobie tego boba budowniczego. I teraz tak, gdzie ten złodziej? Tu jest. Trój to ile się da. Ciekawe, czy mogę tu już... No już naprawdę, to jest tak otrute. Ale to jeszcze nie jest na strzała, także jeszcze sobie poczekaj. Ja bym chciał to zrobić tak, że budowniczy zdejmuje jego, miotacz toporów jego, krasnoludy osiągają orków. Chociaż to wcale nie ma pewności, że nic nie dostanę obrażeń, także... Może być różnie. Poczekam, jeszcze nie muszę się przecież śpieszyć. No i dobra, i za chwileczkę tutaj będziemy tańczyć z legionami. A raczej one będą tańczyły, te jak ja im zagram. Jeszcze tylko kilka chwil. Jakąś walkę sobie stoczę z legionami. Może nie z złodziejem, ale jakimś dowódcą. Swoją drogą ciekawe, co oni tam mają, bo troszeczkę już w tej mgle wojny byli. Więc tego doświadczenia mogli zebrać całkiem sporo. Dzięki czemu mogli już dostać jednostki takie fajne. Na trzecim poziomie już może. Ja widzę tego sporo tutaj ile lata. Jakiś doradca, jakiś arcyczarz, wszystkiego tutaj jest pełno. Hordy się nie mają czym pochwalić, nic nie wypuszczają. Tak mi przykro. Aż wcale. Stanąłeś mi na drodze, ale to nie, nic nie szkodzi. Pójdziemy sobie inaczej. Ach, nie mogę w was wejść, no naprawdę. Chociaż w niego, tego gamonia za gamonia. Leszczem jesteś. Tak ci powiem. Ale daliście radę się obronić i jednego odwrócić plecami do mnie. Nic specjalnego nie zrobiliście. I się później za tamtego wezmę. Fajnie, dziękuję za te eliksiry. Na razie nie muszę tego używać nawet. Bardzo się cieszę, że nie tracę aż tak dużo życia. Dobra, następna rózga, poproszę. No i mana śmierć już będzie przychodzić wreszcie. Dzięki temu powoli już będę się zbliżał do możliwości opracowania pieśni pośpiechu. No to już chyba jest maksimum, jakie możesz wycisnąć. No, wy jednak macie trochę tego życia, no. Co by o was nie mówić, piękny początek, chybienie, no bo przecież dlaczego by trafiać? Komu to potrzebne, no? Ty się broń póki możesz. Ty tu miotaj tymi toporkami, bo oni są groźniejsi. Ty się broń. Ja muszę ten tył po prostu tutaj posprzątać, bo oni będą groźniejsi. Aż to będzie tłuczenie się takie bezsensowne, no ale co? Co ja poradzę? Nawet tak pozatruwana armia osłabiona nadal mi sprawia jakieś problemy. Czy oni to przeżyją tak naprawdę? No to nie wiem. Jednego orka wykończyć tutaj to będzie dobrze. Więc może tak, miotacz toporów niech rzuci tu. Ten bardziej ranny krasnoludek niech sobie tutaj zaatakuje.
Miotarz zaatakuje tego z tyłu, co ma 2 punkty życia. No fajnie. Po krasnoludzie. Boże. To jest żałosne po prostu, no. Mimo że im byli tak osłabieni, to i tak nie dali rady przeżyć, no. To jest po prostu śmieszne. No no. Wal tym młotem, no przecież co. I zaraz kolejny mi zginie. Jeszcze się okaże, że ja w ogóle tej walki nie wygram. Będzie bardzo śmiesznie. Wręcz komicznie. Aj, słabo. Myślałem, że to jednak pójdzie trochę lepiej, ale cóż. Nie można mieć wszystkiego. Szkoda, że tak poszło, no ale trudno. Nie muszę mieć jakiejś super armii tutaj, bo na nieumarłych mi to wystarczy, co mam tym gościem. Wskrzeszę sobie te swoje bidne krasnoludki. No i skończę już ten odcinek, bo to już ponad 40 minut się zrobiło. O! Co to legiony robią? Rzucają czarami, no niesamowite. Może jeszcze zaatakują? Zabiją mi tego dowódcę. Nie no, takie rzeczy mi nikt nie posądza. Nie tutaj. Jest was sporo, muszę się wami zająć. Hordy czy czymś wyjdą? Z niczym. Dobra. To wszystko w tym odcinku, także ja wam dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że wam się ta seria, ten odcinek podoba i trzymajcie się ciepło i cześć.